Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. Za mieszkańcami południowej części kraju trudny miesiąc. Wrzesień minął pod znakiem powodzi. Wielka woda nie ominęła powiatu raciborskiego, choć trzeba przyznać, że obeszła się z nim dość łagodnie. W pierwszej połowie miesiąca z niepokojem obserwowaliśmy Odrę i jej dopływy. Groźnie wyglądały także niewielkie strumyki, które wskutek opadów prowadziły do podtopień. 15 września w całym powiecie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W niedzielę ogłosiłem alarm przeciwpowodziowy na terenie całego naszego powiatu. Wszystkie siły, środki, jednostki OSP, PSP, policji, ale również służb komunalnych zostały uruchomione. Wyprzedzająco przede wszystkim działania rozpoczęliśmy na rzece Odrze. Tutaj stale w kontakcie oczywiście RZGW i monitorowanie sytuacji, jeśli chodzi o zbiornik Racibórz. Na bieżąco informacja w poszczególnych gmin do nas docierała. Te informacje także były niepokojące. Najbardziej w naszym powiecie ucierpiała gmina Krzanowice i Krzyżanowice. Tu wystąpiły lokalne podtopienia, a w obawie przed dużą powodzią w Chałupkach i Zabełkowie podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Trudne decyzje. W nocy postanowiliśmy się spotkać z mieszkańcami. Wspólnie z panem komendantem Ceglarkiem poinformowaliśmy o ewakuacji tych miejscowości. Głównie działania strażaków skupiły się na rzece Odrze, na odcinku od Chałupek do Krzyżanowic. Tam zabezpieczenie miejsc najbardziej zagrożonych, układanie worków z piaskiem, ewakuacja ludzi. Około 140 osób ewakuowano z miejscowości Chałupki i Zabełków, łącznie 47 domostw. Powódź objęła również inne rejony naszego kraju. W związku z tym premier Donald Tusk w niedzielę 15 września ogłosił stan klęski żywiołowej dla Polski. W naszym powiecie również gminy Kuźnia Raciborska i Nędza zostały zagrożone powodzią z uwagi na zrzut wody z zalewu rybnickiego. Tam bardzo mocne działania związane z zabezpieczeniem tych cieków. Oprócz tego decyzja burmistrza o ewakuacji części ród, jak również części miasta Kuźnia Raciborska. Mamy do dyspozycji świetnych strażaków, zarówno OSP, jak i PSP, szereg funkcjonariuszy policji, służb komunalnych. W Raciborzu nie było powodzi, a sytuacja pozostała stabilna, m.in. dzięki uruchomieniu zbiornika Raciborz Dolny. Mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych za zbiornikiem nie musieli tym razem doświadczać wielkiej wody, która była w Raciborzu w 1997 roku. Zbiornik chroni również przed falą powodziową inne miejscowości, przez które płynie Odra. Po powodzi w 1997 roku ten zbiornik został przygotowany do tego, żeby chronił tą część Polski. Niestety nie cały powiat, bo tak jak wskazywałem, Chałupki, Zabełków to miejscowości przed samym zbiornikiem, ale tutaj myślę, że tak jak informacja poszła od zarządcy obiektu, czyli RZGW Gliwice, który zarządza tym obiektem, obiekt został uruchomiony przy odpowiedniej procedurze i zabezpieczył część Raciborza i pozostałe oczywiście miasta. Skutki nawalnych opadów deszczu już za nami. W walce z żywiołem jednak wiele osób zostało poszkodowanych. Pamiętajmy, że jest możliwość pomocy tym osobom. Zarówno mieszkańcom naszego regionu, jak i powodzianom z odległych miejscowości. Zachęcamy więc, nie bądźmy obojętni na los naszych znajomych i sąsiadów. 21 września w szpitalu przy ulicy Gamowskiej w Raciborzu zorganizowano Dzień Promocji Zdrowia. Odbyły się wykłady, warsztaty, można też było poddać się podstawowym badaniom. A wszystko to w ramach profilaktyki zdrowotnej. Mamy dzisiaj okazję spędzić przedpołudnie w raciborskim szpitalu. Powiat raciborski to nie tylko troska o infrastrukturę, o drogi, o szkoły, to także troska o mieszkańców. Właśnie taki program jak dzisiaj, który promuje zdrowie naszych mieszkańców, jest bardzo ważny, bo nie ma co ukrywać. Jest to jeden z elementów, który pozwala nam lepiej żyć. Jest to ważne dla nas wszystkich, myślę, i to jest taki program, który chcielibyśmy cyklicznie też jako powiat się włączać i cyklicznie promować wśród naszych mieszkańców. W ramach Dnia Promocji Zdrowia odbyły się m.in. wykłady dotyczące schorzeń stawów i kręgosłupa, jak również znaczenia diety dla komfortu życia. Przy Gamowskiej odbyły się też warsztaty udzielania pierwszej pomocy. 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie podczas gali wyróżnienie i nagrodę Związku Powiatów Polskich odebrali starosta Grzegorz Swoboda, wicestarosta Ewa Lewandowska oraz wicedyrektor Zamku Piastowskiego Grzegorz Wawoczny.
Jako powiat zrealizowaliśmy w minionych latach wielką inwestycję, jeśli chodzi o modernizację naszego Zamku Piastowskiego i ta inwestycja została doceniona w kategorii obiekty zabytkowe. Otrzymaliśmy wyróżnienie, czyli formalnie drugie miejsce w skali kraju. W sumie do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 inwestycji z całej Polski. Adaptacja zamkowych pomieszczeń na centrum turystyczno-historyczne została doceniona m.in. za połączenie zabytkowego charakteru Zamku Piastowskiego z nowoczesną formą prezentacji wiedzy historycznej w postaci centrum multimedialnego.